Z uwagi na to, że mojej żony nie ma, ja muszę ją zastąpić, a więc pozwolić muszę. Dziękuję ci, dobra. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj mojej żony, tak jak powiedziałem, nie ma, bo jest chora i poprosiliśmy panią Dorotę Lorenowicz o prowadzenie dzisiejszego wieczoru. Bardzo cię serdecznie proszę. Witam Państwa serdecznie. Ja wiem, że nie zastąpię Alicji, ale postaram się. Wiemy, że Ala jest chora. Mieliśmy nadzieję, że wyzdrowieje, ale niestety nie. Bardzo nam żal i wszyscy ją serdecznie pozdrawiamy. Przykro mi, że Państwo nie zobaczycie dzisiaj Alicji. Jest ona nie tylko gwiazdą tej piwnicy, ale i gwiazdą opiekuńczą wszystkich artystów, którzy tu występują. Przypuszczam, że gdyby ona była, to nawet mnie by nie musiało być i też byłoby dobrze. Ale skoro ja zaczynam, to chciałem prosić o pana Zenka o przekazanie Alicji tego skromnego upominku, tego kwiatka i coś słodkiego, żeby ją osłodzić tę chwilę. I przekazać najlepsze życzenia szybkiego powrotu do zdrowia w imieniu naszym i wszystkich obecnych w Lorenie. Lorenowicz, jak ktoś mnie nie zna. Jestem poetką w Związku Literatów Polskich, którą znam Alicję, a wieczory nie prowadzę. Pierwszy to jest wieczór, który prowadzę, taki właśnie w Krakowie, więc trochę mam tremę, ale myślę, że jakoś wszystko pójdzie dobrze. Jeśli chodzi o następnych gości, to ponieważ miała śpiewać Alicja, a śpiew jest bardzo potrzebny na takim wieczorze, ponieważ stanowi taki oddech i odpoczynek dla czytającego wiersze, ale również dla publiczności, żeby troszkę odetchnęli i nie w kółko słuchali tekstu. Zaprosiłam dzisiaj dwie osoby, to jest Anię Ryś i Kasię Krzyńską z takiego niezależnego teatru Porfirion, które pięknie śpiewają i będą tutaj zastępować Alę. Jest dzisiaj również opiekunka tegoż teatru, pani Ania Blaszkę, witam serdecznie. Natomiast Franek zaprosił również swojego gościa. Bardzo proszę, przedstaw. Nie wiem. Jest to Jarosław Gawlik, ładne imię, znane Państwu skądinąd, bo jest takie miasto nad Sanem. I jest to gość o tyle wyjątkowy, że śpiewa piosenki znane, ale jego podróże liczne spowodowały, że nabrał nieco obcego akcentu. Ja Państwa serdecznie witam. No i oczywiście ja chciałam przedstawić Franka na początku. Zrobiłam sobie dzisiaj tu troszkę ściągawek, to znaczy mam takie papierki, wydruki i piszę tu o Franku inni. Znaczy, co mówią o poecie inni, ponieważ on sam o sobie nie będzie się chwalił, więc bardzo się przygotowałam i wszystko tu mam zaznaczone. Ale może tylko te dobre. Tak, tak, oczywiście. Ale najpierw może powiem, skąd ja znam Franka. Znaczy, Franka poznałam kilka lat temu, jak właściciel pubu na Kazimierzu, znajomy mi Wojtek, zadzwonił i mówi, posłuchaj Dorota, jest konkurs na limeryki, ponieważ jest Dzień Świętego Patryka, a to jest święto Irlandczyków. I tam powiedz u siebie w Związku Literatów, żeby ludzie przyszli i napisali trochę, bo przychodzi jakiś pan z portalu internetowego, będzie jury, no i musi mieć z czego wybierać. Ja w ogóle nie wiedziałam, co to jest limeryk wtedy jeszcze, bo akurat nie pisałam limeryków. I mówię, że nie wiem, co jest, to się dowiedz, napisz, nawet jakby były złe. No i rzeczywiście, nawet Ania tutaj coś napisała, prawda, czy byłaś w jury nawet, tak? Nie wiem. Nie, by napisałaś. No i przyszłam i spotkałam tam Franka. Wychodzili różni ludzie czytać limeryki, lepiej niż gorzej im szło. Wyszedł Franek i w ogóle nie mógł zejść ze sceny, bo go po prostu nie chcieli puścić. Cały czas było brawo i brawo i brawo. No i rzucił wszystkich na kolana, zdobył główną nagrodę. Były 4 wyróżnienia, mnie się udało zdobyć pierwsze wyróżnienie. Więc stąd znam Franka Klimka jako osobę piszącą limeryki. Potem dopiero zobaczyłam, że on również pisze o kotach. Jeśli chodzi o to, kim jest Franek dla mnie teraz, no to jest moim guru, bo ja też piszę limeryki i satyry. Tylko twoim. Tak, po twoim też. No, jeśli chodzi o inni, co sądzą. Może tak troszeczkę, bo nie wszyscy Państwo znacie Franka, więc Franek to z pewnością postać niebanalna, pisze pani Maria Betleja. To jest naczelna redaktor pisma satyrycznego Pineska w internecie. 25 lat swego życia spędził w zespole pieśni i tańca Śląsk. Najpierw jako śpiewak, z czasem został bliskim współpracownikiem Stanisława Hadyny,
a po jego odejściu zastępcą dyrektora zespołu do spraw artystycznych. Gdy miał już dość życia na walizkach, wrócił do rodzinnego Krakowa, gdzie przez następne 11 lat śpiewał w chórze Filharmonii Krakowskiej. Więc to naprawdę z niebyle kto, Franek. Pod koniec lat 70. zadebiutował w poznańskim piśmie Mucha jako autor satyrycznych fraszek i wierszy. Współpracował też z dwutygodnikiem Karuzela, a w latach 80. publikował humoreski w tygodniku Veto. Co ciekawe, sporo z jego ówczesnych wierszy satyrycznych wcale nie straciło na aktualności. W różnych czasopismach również drukowano jego wiersze. Ukazywały się na przykład w czasopiśmie Kocie Sprawy, przepraszam. No poza tym wyszły dwa takie tomiki ciekawe, które ta pani bardzo tu chwali. To jest Ja w sprawie kota, to jest tytuł. I drugi Otulę cię ciepłym mruczeniem. Dla mnie tutaj jest zaskoczeniem, i tego nie wiedziałam, Franek, dopiero tu się dowiedziałam, że wiersze twoje drukowane były również w nowojorskim Nowym Dzienniku, czyli za oceanem, oraz w dodatku literacko-społecznym Gazety, to jest dziennik Polonii w Kanadzie. Jeśli chodzi jeszcze o taką rzecz, to zaciekawiło mnie, że pani, która nazywa się Aleksandra Ziółkowska-Bohem, napisała książkę Podróże z moją kotką i w tejże książce zamieściła aż 30 wierszy Franka Klimka. To dla mnie są wszystko nowości i Państwu to czytam, żeby się z Państwem podzielić. We wrześniu 2005 roku wydany został przez wydawnictwo BIS pod patronatem Teatru Groteska tomik wierszy dla dzieci. Kotki, pieski, niespodzianki. A w październiku tomik Nie chodzi o to, by człowiek miał kota. I jeszcze tu jest pani Maria Betleja pisze, że Franek Klimek jest często zapraszany na spotkania autorskie do szkół, domów kultury, placówek opiekuńczych i klubów poetyckich, gdzie jego wiersze spotykają się z niezwykle gorącym przyjęciem. I tu już taki był, że nie chcieli go też wypuścić. No i to była pani redaktor naczelna Pineski. Franek, ja chciałabym zapytać ciebie też o coś, bo tak ja mówię, a ty może coś powiesz o sobie. I taki mini wywiad, co? Taki normalny. A bardzo proszę. Czy wywiad normalny ma być? Taki w miarę normalny, parę pytań. To znaczy, ja wiem, że ty mówiłeś długo, że nie jesteś poetą, tylko piszesz takie sobie wierszyki, co to każdy potrafi dla cioci na imieninach, co nie jest prawdą. No w związku z tym powiedz, kiedy ty właściwie zostałeś poetą. Ja nie zostałem, ja się urodziłem taki. Wada genetyczna, zdarza się. No i podobno byłeś cudownym dzieckiem, tak? To tak. Powiedz mi, kiedy ci to przeszło i dlaczego byłeś cudownym dzieckiem? No to powiedziała ciocia, która przyszła wtedy do nas. I ja wtedy nie mówiłem. Smoczek mi przeszkadzał. I była cisza. Ciocia mówi, jakie cudowne dziecko, jaki tu spokój, jaka cisza. Ona miała dwa bliźniaki w tym czasie. No to rozumiem. A kiedy w końcu zacząłeś pisać? Skoro już nie mówiłeś, a kiedyś nauczyłeś się pisać, więc kiedy zacząłeś pisać? No, zacząłem pisać dosyć wcześnie. Ale jeszcze nie umiałem czytać wtedy. Jakie masz następne pytanie? No nie, no właśnie, czy od dawna, czy dawno nie umiałeś czytać? A dawno, dawno, to jeszcze wtedy nie było telewizji, wtedy nie było, nawet radia nie było. No chyba zażartujesz, nie było radia? W domu nie było. Aha, w domu nie było. No to bądź poważny. To może ja dam inny zestaw pytań. No więc pytam, dlaczego piszesz? Poważniejsze. Dlaczego piszesz? Dlatego, że potrafię. No to zdaje mi się, że nie tylko dlatego, jesteś taki trochę przekorny, więc no może opowiedz coś o sobie, tak, o tym, co piszesz, nie piszesz. No cóż, miałem coś powiedzieć, ale kiedy ma się już tak zwane swoje lata, pamięć różne człowiekowi figle płata. Zapomina się o kluczach, o portfelu, o rocznicach i o innych sprawach wielu. Już się nie ma takiej głowy do nauki i powstają w życiorysie różne luki. Jednak ja się mimo wszystko tu pochwalę, że ten feler mnie nie dotknął prawie wcale.
bo na przykład mogę podać niespeszony drugie imię trzeciej kotki pierwszej żony. Lub wymienić wszystkie koty cioci Heli, jakie miała, zanim wzięli ją anieli. Znam imiona czterech kotów wujka Mietka. To był Feler, Zacier, Chlaptus oraz Metka. Albo kotki szwagra ciotki. Ruda Sztama, kot z Kurkozjat, Spylaj, Szajbus oraz Flama. Tak więc pamięć moja działa bez usterek. Tylko gdzieś tu ważny zginął mi papierek. Pewnie wziął go przez pomówkę mój koleżka, a tam miałem zapisane, gdzie ja mieszkam. Do przyjaznych stosunków naszych partii politycznych. I polityków też tu nie będzie, chociaż jest pewien związek. Mianowicie, że polityki będzie tyle, co kot napłakał, a jeśli chodzi o polityków, to pies ich drapał. Pytałaś? Nie pytałaś, miałeś zapytać, dlaczego o kotach. No, dlaczego o kotach? No. Z powodu psa. Powiem, jak to było. Gucio, nasz terier udomowiony, powinien być objęty śledztwem. Bo kiedy ja się zbliżam do żony, grozi mi śmiercią albo kalectwem. Chodzę ostrożnie dookoła łóżka, przeróżnych obaw przeżywam mękę i dobrze, że nas dzieli poduszka, bo by mi urwał na przykład rękę. Teraz rozmyślam więc o sposobie, jak psa przekonać, choć brzmi to dziwnie, że żadnej krzywdy żonie nie zrobię, a może nawet całkiem przeciwnie. Wypróbowałem różne warianty, lecz widzę, że to szkoda fatygi, bo niezmiernie jest jednak anty, choć mu tłumaczę nawet na migi. Do pewnych ustępstw jestem gotowy, lecz brak wspólnego jednak języka. Dziwne, bo miał to być pies domowy, a to jak widać pies okrotnika. Jedną wyniosłem z tego nauczkę. Gdy znów mu warczeć przyjdzie ochota, to albo ja mu załatwię suczkę, albo zamienię drania na kota. Chciałem zamienić, ale żona się nie zgodziła. Ale kota i tak mamy. Zacznijmy od początku. Jak nam wiadomo, kiedyś do Arki Noe miał zabrać przeróżne parki. Ktoś kompetentny mówił mi o tym, że wśród tych pierwszych były też koty. Weszły tam w środę,
a zaraz w piątek kotka powiła 7 kociątek. I kiedy minął miesiąc na arce, kotki zaczęły swe kocie harce. Noe, choć w życiu niejedno widział, zapomniał, kto miał na arkę przydział. Tak się zapatrzył, tak się rozbawił, że drzwi otwarte w arce zostawił. No i się stało to, co się stało. Paskudstw się różnych zaraz napchało. Komary, muchy, szarańcza, kleszcze i nawet Pan Bóg nie wie, co jeszcze. Tyle tam różnej weszło hołoty. A Noe patrzył na koty. Nic więc dziwnego, że człowiek sarka. Po co to była ta cała arka? Po co się Noe bujał na fali, skoro przeżyło tyle robali? Mogła to wszystko pochłonąć woda. I tylko kotów byłoby szkoda. Popatrzcie Państwo, jak to wygląda. Może podnieść to do góry, pokaż, bo to jest imponujące. To jest książka taka, w której jest 206 wierszy. Kiedy to kto to wydał? Kiedy to policzyłeś? To było napisane na spisie. Kiedy kto wydałeś, powiedz mi? Nie powiem. To podejrzymy na przerwie. No. Być kotem. Być kotem nie jest tak łatwo, jak się zdaje. A jeśli już jesteś, to jesteś. Coś ci innego pozostaje. Być kotem. A są podobno takie kraje, gdzie kotom jakoś się udaje. Gdzie kotem nawet warto być. Gdzie kotu się pozwala żyć. Gdzie kot nie boi się człowieka. Gdzie kot przed ludźmi nie ucieka. Gdzie kocie dzieci nie są głodne, a domy ciepłe i wygodne. Są takie kraje, gdzie ludzie kotom są przyjaźni. Są takie kraje? Czy mi się zdaje? Może są tylko w kociej wyobraźni? Czym jest kot? Czym dla ludzi są koty? Spytano. Lecz odpowiedź nie zabrzmi bezstronnie, bo ją widzę w ich oczach co rano i wieczorem, gdy turą się do mnie. Kotka, mrucząc, z wyrzutem powiada, kiedy głaszczę futerko jej burę, skoro także należysz do stada, to dlaczego nie jesteś kocurem? Ależ jestem, zapewniam ją śmiało i wskazuję na brodę z zarostem. Przecież sierści mam wcale nie mało, tylko trochę za bardzo urosłem. Czym są koty? Co kot dla nas znaczy, jeśli nawet powiedzieć to umiem, to podobno nie warto tłumaczyć, bo kto nie wie, i tak nie zrozumie. Dzień do dnia jest na ogół podobny, ale kot jest wartością dodaną. Kot to nasze poranny dzień dobry, kot to nasze wieczorne dobranoc. Trzeba więcej? To chętnie to powiem, by tej wiedzy nie brakło nikomu. Niech te słowa się staną przysłowiem. Przyjmij kota, to dobry duch dobry. Przeczytałem w tej sytuacji, że jestem na scenie w Teatrze Ata i były piosenki już o Paryżu, więc ja też wykonam piosenkę francuską. Nie stroję, ale to... Piosenka francuska, otóż jak Państwo wiecie, bardzo ciężko jest przetłumaczyć tak piosenki francuskie, żeby na polski, żeby one uwzględniały jednak ten czar języka francuskiego. Właściwie niemożliwe, ale pomyślałem kiedyś dawno temu, że ja to zrobię. I wybrałem piosenkę Jacques'a Brela, Ne me quitte pas. Piosenka jest dedykowana wszystkim mężczyznom, którzy w latach 80. nosili z tyłu takie kity, a niektórzy jeszcze noszą do teraz. Ne me quitte pas, rodant quittement, quitte à rodata, quitte mon amour. On a mon quittant, ta quitta, roda, roda ta quitta, mon quittant, on a mon quitte patch, czy te quitte znasz, rodon quitte mon, rodon mon quitte, na mon quitte patch, czy te quitte znasz, rodon quitte mon. Quitta, roda ta, quitte on a mon, mon a mon quittant, ta quitta, roda, roda ta quitta. Mon quitte on a, mon a quitte, roda ta quitte. Oh, te voici ma,
i czarnych, i black, i ruda ona, ta ruda kita. Na mę kitę patrz, na mę kitę patrz, na mę kitę patrz. O, lala! Nie rwi jej rękami! Merci. Usiadł Mruczek przy laptopie, myśli, że jest w Europie i spokojnie sobie marzy, co też mu się teraz zdarzy. Najpierw wpadła mu do głowy myśl, jak miłe będą łowy. Będzie leżał na kanapie, a myśl mu się sama złapie. Później z pewnością dostanie pół kurczaka na śniadanie, do drapania nowy fotel, na spotkania koci hotel. Pomyślał też Mruczek o tym, że gdy pchły się nie da złapać, przyjadą brukselskie koty po to, by Mruczka podrapać. Potem wyśle je z powrotem i nie będzie się przymilać, nie po to jest polskim kotem, żeby musiał się wysilać. Snują się kocie marzenia, jak się wszystko samo zmienia i jak miło z kocim szykiem czuć się Europejczykiem. Nagle przykrość się zdarzyła, laptop zgasł po małej chwili. Pani za prąd nie płaciła, Europę wyłączyli.